Eliza Michalik, Onet Opinia. Dzień dobry Państwu. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych, jest dziś z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Pierwsze pytanie może brzmieć populistycznie, ale widzę w internecie od rana krążą takie niepokoje, czy Polska ma się obawiać ataku nuklearnego? Pytam też w kontekście ostatnich przemówień pana prezydenta Andrzeja Dudy, które były no, takie bojowo nastawione wobec Rosji. Nawet też czytam w internecie opinię, że coraz częściej, być może niepotrzebnie, się pojawia też w ustach polityków taka narracja wciągająca Polskę w bycie w stronę konfliktu, bo nie jesteśmy stroną tego konfliktu. Czy pani podziela te opinie wystraszonych internautów i części publicystów? Jak pani to widzi? Może najpierw należałoby powiedzieć, że bardzo dużo jest chaosu informacyjnego i tutaj wszyscy w zasadzie uprawiają jakąś propagandę. Ciężko się zorientować w tej chmurze kłamstw i różnych niedomówień, półprawd wrzucanych w social media, w internet, co naprawdę się dzieje. Ale myślę, że Polska ma dwie podstawowe kwestie, których musi pilnować. Po pierwsze, oczywiście jesteśmy członkiem koalicji natowskiej, koalicji państw Zachodu, które jednoznacznie potępiają rosyjską agresję na Ukrainę. I tu nie ma żadnego wątpliwości. My powinniśmy budować i wspierać jedność Zachodu, czyli skończyć wszelkie inne sprawy, wszelkie inne kłótnie, inne rozbieżności, zintegrować się jak najbardziej, jak najmocniej z partnerami zachodnimi, ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o kierunki podstawowe polityki zagranicznej, polityki europejskiej i tego, jak Zachód razem wszyscy rozwiązują ten problem. I polski rząd to robi? I polski rząd to robi? Buduje tę jedność w tej chwili? Nie wiem do końca, dlatego że myślę, że w polskim rządzie mamy różne też grupy wpływów, różne grupy polityczne i różne opinie. Nie widzę tutaj absolutnie jednego i jednowymiarowego stanowiska. Nie mówię tak en bloc, bo tutaj en bloc to oczywiście wszyscy potępiają agresję Rosji na Ukrainę. W tym jesteśmy wszyscy zgodni, ale już co do tego, jak rozegrać sytuację, jak się ustawić względem partnerów zagranicznych, czy w Unii Europejskiej, czy nawet wobec Stanów Zjednoczonych, tutaj widzę, że są różne pomysły i też różne rzeczy się dzieją w tle. No i tak właśnie się dzieje z tym tak zwanym wciąganiem Polski do wojny. I tutaj ja podzielam opinię tych, którzy uważają, że my powinniśmy być bardzo ostrożni. Na pewno nie wychodzić przed Amerykanów. To jest w ogóle podstawowa zasada. To znaczy, jeśli Amerykanie jako lider tego świata zachodniego, jako główna armia, no tak naprawdę pierwsza armia świata i jako absolutnie główny członek NATO, dzięki któremu ma 75% w NATO w ogóle wydatków na zbrojenia i tych zdolności operacyjnych, militarnych, to jeśli Amerykanie coś robią, to my idziemy za nimi. Natomiast na pewno nie powinniśmy się ustawiać w taki sposób, że my dajemy się wypuścić na pierwszy ogień. To jest dla nas niebezpieczne, dlatego że jesteśmy też na pierwszej linii frontu, jesteśmy krajem frontowym, jesteśmy na wschodniej flance i musimy bardzo uważać z tym, żeby nie doprowadzono do sytuacji, w której to Polska będzie tym miejscem, z którego wyjdzie jakaś prowokacja, bo sytuacja jest bardzo niebezpieczna i bardzo napięta. To wcale nie oznacza, że to musi się zakończyć eskalacją, ale nie można tego wykluczyć. A to jak prezydent Duda mówi, że mamy gdzie chować w Polsce naszych wrogów, to ja przyznam, że jak usłyszałam tę wypowiedź, to ciarki mnie przeszły, bo pomyślałam sobie, ogólnie akceptując wiele ostatnich, zwłaszcza w sferze werbalnej tutaj, zachowań prezydenta Dudy, ale pomyślałam sobie, po co? Po co takie jakby tanie werbalne prowokacje? Po co stawiać nas w miejscu, w którym nie jesteśmy, bo nie jesteśmy stroną tego sporu? Ale może się, nie znam może się nie znam na języku dyplomacji, dlatego dopytuję. Może tu trzeba powiedzieć nie strasz, bo się tak jak krytykowany to jest zresztą przez wielu powiedział nasz pan prezydent. Ale nie musimy to mówić my. Niech no właśnie. Mówi tak prezydent Stanów Zjednoczonych. To jest właściwa osoba, która może tak mówić i może składać różnego rodzaju deklaracje czy komentarze. My uważam, i politycy od prezydenta, poczynając po wszystkich innych premier, ministrowie i tak dalej, powinniśmy bardzo ważyć słowa. I powtarzam, nasza linia powinna być taka. W ogóle mało mówić, bo to nie jest moment, w którym się dużo komentuje, w którym się dużo mówi. Czasami jedno słowo za dużo głównego polityka może doprowadzić
drugą stronę wrogo do nas nastawioną, do jakichś swoich przemyśleń, których nie znamy. Więc w ogóle mało mówić. Po drugie, dużo robić. Ale jeżeli robić, to robić tak, żeby nie wychodziło to do mediów, dlatego że w sytuacji, kiedy mówimy o bezpieczeństwie narodowym i kiedy mówimy o pomocy na Ukrainie, i kiedy mówimy tak naprawdę o sprawach wojskowych, im mniej o tym jest w publicznej domenie, tym lepiej dla sprawy. I po trzecie, my na pewno nie powinniśmy chcieć być drugą Ukrainą. No i dlatego wszelkie tego typu komentarze, wszelkie tego typu nawiązania, które mogą przez myśl nawet niektórym wtedy ludziom sobie wyobrazić, że Polska, tak jak Ukraina, może zacząć walczyć. No nie. My powinniśmy zrobić wszystko, żeby jakakolwiek eskalacja, jeśli ona będzie, bo nie musi nastąpić, ale ona nie odbywała się na polskiej ziemi. No dobrze. Ona się nie może odbywać na polskiej ziemi. Pani doktor, no to takie bardzo ciężkie gatunkowo pytanie. Ile nas dzieli i czy w ogóle jest możliwe, żeby Polska stała się drugą Ukrainą, żeby nas napadnięto i żeby na terenie naszego kraju toczyły się działania wojenne, żeby nasze miasta zrównywano z ziemią i żeby Polacy uciekali, tak jak dziś uciekają Ukraińcy? Bo to jest taki, mam wrażenie, największy niewypowiedziany polski lęk. Dużo się o tym nie mówi, ale my się przecież wszyscy tego boimy. My patrzymy na Ukraińców i boimy się, żebyśmy nie byli kolejni. Czy nam jest blisko do tego, czy to jest w ogóle możliwe? W ogóle dzisiaj możliwe jest wszystko. Tak to sobie powiedzmy, dlatego że inwazja Rosji na Ukrainę udowodniła, że rzeczy, które były nie do pomyślenia, są jak najbardziej realne. Więc mała jest dzisiaj taka szansa, na dziś, na teraz. Wydaje się to praktycznie nierealne, ale po pierwsze nie można niczego wykluczyć, a po drugie w perspektywie jakiegoś czasu to jest scenariusz, który trzeba brać poważnie pod uwagę. To znaczy, widać bardzo wyraźnie, że NATO zmienia strategię. NATO po tej lekcji, którą odebrało, lekcji, która polega na tym, że odstraszać to za mało, bo nie odstraszono, bo Rosja zrobiła, co zrobiła, musi przemyśleć swoją strategię i w tym momencie zaczyna się zmieniać myślenie, ale także działanie NATO w kierunku niedopuszczenia. Niedopuszczenia już do scenariusza, który może polegać na tym, że którekolwiek państwo natowskie zostanie zaatakowane. To nie tylko chodzi o Polskę, to chodzi o kraje bałtyckie, które też się tego bardzo boją, o Rumunię, która też jest przecież na pierwszej linii frontu ewentualnego. I to jest jakby jedna grupa państw, ale też myśli się o tym, co zrobić, żeby ochronić przed takim scenariuszem też kraje bardzo blisko współpracujące z NATO. No, to była Ukraina, bo Ukraina przecież to jest kraj europejski, ale to jest także kraj, który miał z NATO rozmowy. I proszę bardzo, co się dzieje? Okazało się, że te gwarancje bezpieczeństwa dane przez układ budapesztański w 1994 roku, gwarantowane przez Rosję, która oczywiście złamała, ale także przez Stany Zjednoczone i przez Wielką Brytanię, nie doprowadziły do tego, że Ukraina była ochroniona. No, pomaga się Ukrainie, ale jednocześnie ewidentnie NATO nie chce się angażować bezpośrednio w zwarcie z Rosją, właśnie dlatego, że tutaj wszyscy, nie tylko Polacy, ale wszyscy i politycy, i obywatele państw natowskich boją się wojny nuklearnej, boją się w ogóle wojny z Rosją, wejścia w takie starcie i dlatego starają się robić wszystko, żeby utrzymała się Ukraina, żeby przetrzymała ten atak, ale jednocześnie, żeby nie wejść w bezpośrednie starcie. Natomiast mamy kraje takie jak Szwecja, Finlandia, które również są, zwłaszcza Finlandia, na pierwszej linii ewentualnego frontu, a które nie są w NATO. W związku z tym tutaj myślenie idzie również idzie w kierunku ochronienia tego typu krajów. I teraz czym się różni odstraszanie od obrony? No tego, to jest zasadnicza różnica, dlatego że w sytuacji obecnej my musimy się liczyć, nawet jeżeli to jest teoretyczne i nawet jeżeli jest bardzo, bardzo mała szansa, jakby był to jeden promil, to trzeba przećwiczyć rozwiązania, w których taki atak nastąpi. I wtedy nie można tylko odstraszać, tylko trzeba stworzyć mechanizmy, które nie dopuszczą do wariantu ukraińskiego. Czyli mówiąc krótko, nie będzie się prowadzić działań na naszym terenie. Dlatego, że to oznacza, widzimy co jest w Ukrainie po miesiącu operacji wojennej, to oznacza kompletną destrukcję. I my jako Polska, w przeciwieństwie od takich krajów jak Włochy, jak Portugalia, jak nawet Francja, wiemy, że możemy się stać polem bitwy, tej pierwszej bitwy, zanim nastąpi przeorganizowanie wojsk, dosłanie nam posiłków i tak dalej, i tak dalej. No a tu chodzi o to, żeby uchronić te terytoria, uchronić
i kraje bałtyckie, które są przecież wielokrotnie mniejsze od Polski i mają mniejszą też liczebność zarówno ludności, jak i kontyngentów wojskowych, to chodzi też o Rumunię, żebyśmy nie musieli ćwiczyć scenariusza, że walka się odbywa na naszym terytorium. Ale pani zdaniem... To jest interes tych państw. Pani zdaniem to, co NATO teraz robi, czy NATO się już do tego przygotowuje? Czy gdyby było tak, że jutro wojska rosyjskie wkraczają, gdzieś przekraczają granice Polski, maszerują, albo jakaś bomba czy pocisk gdzieś spada na któreś polskie miasto? Czy my już jesteśmy jakoś przygotowani, żeby, tak jak pani mówi, uciąć to, zdusić w zarodku, żeby to nie poszło dalej? Żeby tutaj od razu ich przegonić? Czy to dopiero będziemy się namyślać, spotykać, naradzać i za 4 miesiące może będzie scenariusz? Jak to jest? Mamy po pierwsze bardzo jasną deklarację Amerykanów. I nie łudźmy się, NATO to jest wiele państw, 30 państw. Najsilniejszym państwem są Amerykanie. Stany Zjednoczone, jeśli zareagują, to one mogą zareagować nawet w postaci po prostu swojej armii, tak jak to zrobiono w Afganistanie, czyli nie czekając na dyskusję, ale po otrzymaniu mandatu, po otrzymaniu tego potwierdzenia od wszystkich sojuszników, że nastąpiło naruszenie artykułu 5, czyli atak na jedno z państw członkowskich, Amerykanie odpowiedzieli. I teraz może być bardzo podobnie, to znaczy, żeby właśnie uchronić te terytoria, w tym i Polskę, od działań na naszym terytorium, musi być bardzo szybka akcja i stąd mamy zwiększenie obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance. Pamiętajmy, to Rosję odstraszy. To Rosję, rozumiem, odstraszy. Ale to nie tylko chodzi o odstraszanie, to chodzi też o aktywne działanie, bo wyobraźmy sobie scenariusz, ja podkreślam, mamy na to dzisiaj bardzo niewielką szansę. Dlatego, że Rosja jest chwilowo kompletnie jakby skoncentrowana na Ukrainie, przebudowuje swoje siły. Nie ma możliwości dzisiaj, zdaniem większości tak naprawdę fachowców, prowadzenia wojny konwencjonalnej, szerszej. Oczywiście może zawsze uderzyć nuklearnie, może uderzyć chemicznie. Tu jest rozważane, co robić. Ale taki atak konwencjonalny na dodatkowe państwa trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Ale wyobraźmy go sobie, nawet jak to jest 1 promil szansy. To właśnie dodatkowy kontyngent wojsk powoduje, że my nie wciągamy Rosji na nasze terytorium, tylko ją odpychamy. I toczymy wtedy działania na cudzej ziemi. Toczymy wtedy działania na terytorium państwa atakującego. To jest zasadnicza różnica. Jeżeli nie mamy tych kontyngentów na miejscu, przy małej sile obronnej, przy małej sprawczości militarnej, bojowej, armia rosyjska może wejść głęboko na nasze terytorium, a tego byśmy chcieli uniknąć. Pani to jest doktor, to pierwsze. Po drugie, tylko dopowiem, że ogólnie mamy już 100 tysięcy wojska amerykańskiego w Europie. To też jest ważna liczba, dlatego że pamiętajmy, to już jest naprawdę sporo. A wiemy, jak się zachowują Amerykanie, jeśli nawet jeden żołnierz amerykański zginie. Dla Rosjan nie ma znaczenia, ile rosyjskich żołnierzy ginie. Dla Amerykanów ma. Nawet jedna śmierć jednego amerykańskiego żołnierza to jest wojna wydana Ameryce. Więc im więcej amerykańskich żołnierzy na europejskiej ziemi, zwłaszcza na wschodniej flance, tym oczywiście ostrzejsza reakcja Amerykanów w pierwszej kolejności i oczywiście całego NATO w drugiej. Jakie rezultaty wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce byłyby dla nas, dla Polaków, ale też dla całego NATO zadowalające? No bo rozumiem, że możemy się spodziewać, że to nie będzie taka wizyta dyplomatyczna stricte, ale też taka bardzo mocna wizyta robocza. To prawda, pani ma rację. Ma oczywiście ta wizyta znaczenie symboliczne. To zresztą jest któraś z kolei ważna wizyta prezydentów amerykańskich w Warszawie. Z reguły jak oni w Warszawie coś ogłaszają, to te przemówienia, te ich deklaracje mają charakter ważny, a czasem nawet przełomowy. Wspomnijmy wizytę Clintona, a nawet wizytę Trumpa. I teraz my się spodziewamy, że to, co powie Biden, będzie ważne. Ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście to jest danie do zrozumienia, że Ameryka tutaj jest. I danie do zrozumienia całemu światu, w pierwszej kolejności Rosji. To znaczy, że tam, gdzie przyjeżdża prezydent amerykański, to jest terytorium państw sojuszniczych, to jest terytorium, o które Amerykanie będą się bić. Bardzo ważny przekaz. Ale po drugie, robocze spotkania, oczywiście, te wszystkie rozmowy również w Brukseli, to jest wypracowanie odpowiedzi sojuszników i podkreślmy, to już jest wspólna decyzja. My nie jesteśmy jednym państwem w odróżnieniu od Rosji, czy w odróżnieniu od Chin, więc wszystko trzeba uzgadniać, rzeczywiście. Ale przywództwo amerykańskie za Bidena jest bardzo wyraźne. To też jest ważna rzecz, żeby podkreślić, że tutaj Joe Biden się sprawdza. I tak jakby to jego deklaracje, że America is back, Ameryka wróciła,
teraz w ogóle nabierają właśnie nowego znaczenia, tego znaczenia, o które zabiegaliśmy. I teraz przed przywódcą amerykańskim Zjednoczony Zachód będzie szukał odpowiedzi, która z jednej strony wzmocni nasze siły w Europie, nasze wspólne, czyli amerykańskie i sojuszników natowskich, a więc Europę czeka remilitaryzacja. Remilitaryzacja to jest bardzo duży zwrot, jeśli chodzi o niektóre państwa europejskie, chociażby takie jak Niemcy. Po drugie, szuka się rozwiązania na to, co się dzieje na Ukrainie, dlatego że tutaj wszyscy są zgodni, chcemy zakończyć tę inwazję. Tylko na jakich warunkach? I to jest pytanie, co tylko może Putin zmusić Rosję? Putin jej nie chce zakończyć, a musimy już kończyć, a nie mogę rozkręcać kolejnego wątku. My chcemy, ale Putin nie chce, pani doktor. To tylko powiem, że nie może ona się zakończyć na warunkach rosyjskich, bo Rosja chce kapitulacji Ukrainy. Tak. A nie po to Ukraina walczyła miesiąc i jeszcze myśmy jej pomagali, żeby coś takiego mogło przejść. Więc trzeba zmusić Rosję do tego, żeby zaczęła negocjować naprawdę, a nie tylko w sposób pozorowany. Dziękuję bardzo pani doktor Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych, była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo pani doktor. Państwo jeszcze zostańcie z nami, bo udało nam się połączyć z Marcinem Wyrwałem, naszym fantastycznym dziennikarzem, który jest w Kijowie i relacjonuje dla państwa od wielu dni, co się dzieje na Ukrainie i w Kijowie. Witaj Marcinie. Witaj Lizo, witam państwa. Co się dzieje, powiedz? Ja już bym cię ściągała do Polski. Ja już się o ciebie bardzo, bardzo boję. Ja sam bym już się ściągał z drugiej strony Kijów. To zawsze powtarzam, to jest po prostu mój drugi dom. Ja znam to miasto tak jak Warszawę, tak jak moje miasto. No cóż, Putin nam wszystkim urządza życie, tak? Mi urządził życie tutaj w Kijowie już na półtora miesiąca i niewiele wskazuje na to, żeby cokolwiek się miało zmienić. Chciałem państwu pokazać to, co się dzieje za moimi plecami, ale jakiś blur mi się włączył. Ja tu jestem jednoosobową ekipą wideo i nie do końca mi się to zawsze udaje wszystko ogarnąć. Natomiast za moimi plecami, ponad linią budynków, które właśnie zblurowane państwo widzą, rozciąga się taka ciemna smuga. To są dymy znad Irpienia, znad Hostomla, znad Buczy. Cały czas te same nazwy. Na zachodzie, na północ ode mnie... Nie, na południe, przepraszam, też jakiś dym, nie wiem znowu co to jest. To o tych informacji, które słyszymy od wczoraj, że Ukraińcom udało się odrzucić Rosjan na 50 kilometrów od Kijowa, to chyba nie do końca się okazało prawdą. Za moimi plecami, wprawdzie faktycznie od jakichś 24 godzin ja nie słyszę tutaj zbyt wiele artylerii, ale Irpień to jest 20 kilometrów za mną. A mam taką interaktywną mapę, która pokazuje mi, co się dzieje na bieżąco, jak ta linia frontowa się przesuwa. I z tego, co widzę, to na granicach Irpienia cały czas są Rosjanie. Czyli to nie jest 50, a 20 kilometrów. Jakbyśmy spojrzeli na wschód znowu, to tam jest taka wieś Wielka Dymerka. I ona też jest opanowana przez Rosjan. To jest 30 kilometrów, więc... Więc chyba tak wesoło jednak nie jest i tak dobrze, jak tutaj wszyscy twierdzimy. Tak faktycznie Ukraińcom udało się jakby powstrzymać Rosjan na pozycjach, ale ta linia frontu nie przesuwa się za bardzo. Czy wy będąc w Kijowie, a propos fake newsów, czy wy w ogóle, jak wy weryfikujecie, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe? Jak wy się poruszacie? Mówię o dziennikarzach, którzy z różnych redakcji, jak rozumiem, z całego świata, którzy są w tam Kijowie. Jak wy się poruszacie w tym gąszczu informacji? My tutaj w Polsce mamy często problem, żeby zweryfikować doniesienia różne i ze strony rosyjskiej i ukraińskiej, a wy jesteście tam w środku, w oku cyklonu. Jak to robicie, żeby wiedzieć w ogóle, co się dzieje dookoła was? Przepraszam, ja się tutaj rozglądam w prawo, bo coś nieźle tutaj huknęło i teraz rozległy się syreny alarmowe, ale to jakieś 5-6 kilometrów stąd. Jak my się w tym wszystkim rozeznajemy?
No tak, trzeba polegać przede wszystkim na swoich źródłach. Tak, jeżeli ktoś mi mówi, że coś na południu się dzieje, to ja dzwonię do swoich znajomych, którzy są na południu. Tak, w dużym stopniu polegamy na własnym bezpośrednim doświadczeniu. Tak, więc na tym, co widzimy, czasami niestety w tym informacyjnym zamęcie trzeba się opierać tylko na tym, co się widzi bezpośrednio, co się słyszy bezpośrednio. Tak, no. Choćby z tą ta informacja, że Rosjanie odepchnięci, tak? No tak. Nie, nie są odepchnięci, a w Kijowie nie jest tak cicho, bo właśnie znowu coś walnęło. I ja uważam, że to tych dziennikarzy, których teraz potrzebujemy tutaj na miejscu, bo jestem cały czas zdania, że tutaj powinni być dziennikarze, to jak najwięcej dziennikarzy, to powinni być ludzie, którzy znają kontekst, znają tło, znają, że potrafią po prostu to wszystko interpretować, tak? Jako tako orientują się w wojskowości, ale jeszcze bardziej orientują się w kulturze rosyjskiej, ukraińskiej. No i cóż, no na to jesteśmy właśnie zdani, no i w ten sposób jakoś próbujemy funkcjonować tutaj w tym informacyjnym chaosie. Dziękuję ci bardzo, Marcin. Dbaj o siebie, zawsze ci to mówię i mam nadzieję, że się zobaczymy w Warszawie, jak wrócisz. Pójdziemy na dużą szklankę soku pomarańczowego, bo wódki przecież nie pijemy. Ale oczywiście. Tak, dbaj o siebie. Później się zobaczymy. Mam nadzieję, że prędzej. Dzięki. Do zobaczenia. Hej. Dziękuję bardzo Marcinowi Wyrwałowi, niezwykle dzielnemu, fantastycznemu dziennikarzowi. I państwu także dziękuję. Do następnego razu. Do zobaczenia w Onet Opinie. We'll be right back.